Prawa w świecie przyrody. Skupmy teraz uwagę na tym, co jest istotą funkcjonowania przyrody, jakie mechanizmy, jakie procesy. Pierwsze moje pytanie, czy w przyrodzie najważniejszym mechanizmem jest walka czy symbioza? W jaki sposób my na to patrzymy, a jaka jest prawda o funkcjonowaniu przyrody? Walka czy symbioza? Co jest istotą tym mechanizmem? No niestety, nasze myślenie jest ukształtowane przez teorię Darwina i przez terminy zjawiska, które tam zostały opisane. Ja tutaj skomentowałem to w tym artykule, że konkurencja, tutaj nazwane cutthroat competition i przeżywanie najstosowniejsze, dobór naturalny, ciągle są takimi kamieniami milowymi naszego myślenia o przyrodzie. Lord Alfred Tennyson ukuł takie stwierdzenie: Nature red in tooth and claw. Natura jest czerwona od kłów i pazurów. I tak zaczęliśmy myśleć w pewnym momencie o przyrodzie i tak wielu ludzi nadal myśli o przyrodzie. Tak podejrzewam. Takie mam doświadczenie, że to spojrzenie jest jeszcze mocno osadzone w naszej umysłowości. Przykłady innych oddziaływań właśnie symbiotycznych, wzajemnej pomocy, traktujemy jako ciekawostki. Uczymy się o mikoryzie, jaki tam dodatek, o porostach się uczymy w szkołach, o bakteriach jelitowych, bakteriach brodatkowych. Wiemy, że są przykłady symbiozy, ale one są traktowane raczej jako ciekawostki, a nie jako istotne, najistotniejsze, bardzo ważne aspekty życia na naszej planecie. Co myślimy o wirusach? Uważamy je za czynniki patogenne. Co myślimy o bakteriach? Uważamy usunięcie bakterii za nasz biologiczny obowiązek. Wystarczy otworzyć jakikolwiek kanał telewizyjny czy internet, to się tam nasłuchamy wspaniałych rzeczy, co trzeba z bakteriami zrobić. Pasożyty jelitowe usuwamy bezwzględnie z naszego przewodu pokarmowego. Tak myślimy. A jak jest naprawdę? Tak naprawdę wirusy, główna rola wirusów w przyrodzie, wirusy są czynnikiem przyrody do przenoszenia genów. To jest mechanizm, dzięki czemu przyroda umożliwione jest przenoszenie genów. To jest najważniejsza rola wirusów. Bakterie jelitowe po co są? Ja tak upraszczam. Po to, żeby nasz układ odpornościowy cały czas trenował. Bez tego treningu ze strony, które umożliwiają nam bakterie, po prostu jesteśmy skazani na chorobę i być może śmierć. Pasożyty jelitowe? Czy się ich pozbywać? Udowodniono prostą korelację, mocną korelację między usuwaniem pasożytów jelitowych a rakiem jelita grubego. Łatwo iść do apteki, wziąć tabletki, usunąć pasożyty, ale to może być prosta droga do nowotworu jelita grubego. One jednak powinny być, oczywiście nie w za dużej ilości, ale jakąś ważną jednak rolę podobno spełniają. Tutaj René Dubois w tej książce pisze: zwierzęta, które żyją w warunkach, gdzie nie ma innych organizmów, rozwijają, w wyniku tego rozwijają się anatomiczne, fizjologiczne nieprawidłowości. Każdy organizm musi żyć w kontakcie z innymi organizmami, również bakteriami. Znaczenie symbiotycznych interakcji w funkcjonowaniu przyrody, ekosystemów na Ziemi. Do tej pory, ja nie wiem jak to jest tutaj w naszych głowach, jak nasze spojrzenie, ale podejrzewam, że chyba jest jeszcze tutaj trochę do skorygowania, że często my wynosimy z nauki, ze szkół, że to drapieżnictwo, roślinożerstwo jest takim najważniejszym interakcją w przyrodzie. Dzisiaj okazuje się, że to naukowcy odkrywają, że najważniejsze, wszechobecne i istotne dla funkcjonowania życia ekosystemów są interakcje symbiotyczne, czyli komensalizm, protokooperacja, mutualizm, że to jest najważniejsze. Ja parę przykładów, które pokazują, że symbioza jest zasadniczym mechanizmem i gwarantem funkcjonowania życia na Ziemi. Mikoryza. Już o tym przed chwilą Pan wspomniał i inni.
możemy tutaj zadać pytanie i uściślić, jak duży procent roślin na lądzie żyje w symbiozie z grzybami? Tak, tak. Ciekawe, czy pozostali tego świadomość wszyscy mieliśmy. Tak, mówi się 90, a zdaniem niektórych badaczy 100%, tylko nie wszystkie mikroryzy zostały opisane. Roślin lądowych żyje w symbiozie z grzybami. No, żadna roślina sama nie przeżyje prawdopodobnie. Zobaczcie Państwo, to oznacza, że ta mikoryza, ta symbioza jest warunkiem koniecznym życia na lądzie. Życie na lądzie by nie zaistniało, gdyby nie doszło do tej symbiozy, a dzisiaj by ono nie istniało, no gdyby ta symbioza nie trwała. No to jest gwarant, to jest ten pierwszy fundament życia. Bez tego nie ma kolejnych części biosfery. Zapylenie. Też akcentowaliśmy ten wątek. Jak duży procent roślin jest zapylanych przez zwierzęta? To jest symbioza, to jest ścisła interakcja, bardzo bliska. Jak duży procent? Mamy tego świadomość? Czy to dotyczy 10, 30, 50% roślin? No, w jakim stopniu jesteśmy uzależnieni od owadów, od pszczół? 70, 80. No ja mam coraz większe uznanie dla Państwa wiedzy. Tak, 80% roślin kwiatowych, 70% roślin uprawnych jest zapylanych z udziałem zwierząt. Nie będzie, no zobaczcie Państwo, co z rolnictwem, kiedyby coś się stało z pszczołami. Już Albert Einstein powiedział, że jeżeli pszczoły zginą, to nam zostało ludzkości 4 lata. Nie jesteśmy w stanie przetrwać bez owadów. Obieg materii. Uczymy się o obiegu materii. Obieg materii, no gwarant życia. Świat byłby zasłany trupami, gdyby nie było rozkładu. Wszyscy wiemy, że dokonują tego destruenci, bakterie i grzyby, ale one same nie są w stanie tego rozkładu dokonywać. Ten rozkład się dokonuje w ścisłej współpracy z bezkręgowcami lądowymi. One są stymulatorem, katalizatorem dla destruentów. Pozbawiając glebę bezkręgowców glebowych, w tym na przykład dżownic, symbolu tych organizmów, no destruenci przestają pracować i rozkład odbywa się niezwykle, niezwykle wolno, a w końcu zostałby zatrzymany pewnie. No jeszcze może przykłady dwa. Celuloza, najobfitszy na ziemi surowiec energetyczny. Prawie wszystkie zwierzęta, które roślinożerne, korzystają z symbiontów. No prawie nikt nie jest w stanie sam rozłożyć, tylko musi mieć symbionty. Sam nie jest w stanie. Mamy przykłady symbiontów, które występują i dokonują tego rozkładu. I jeszcze taki przykład, głębinowe źródła hydrotermalne. Pewno wszyscy zdajemy sobie sprawę, słyszeliśmy w 1977 roku w rejonie Galapagos na głębokości ponad 2 km odkryto oazy życia. Nowe miejsce, gdzie rozwija się życie, zadziwiające życie. Tutaj schemat. Jakie warunki życia tam panują? No, ciśnienie wynosi tam ponad 300 atmosfer, temperatura ponad 350 stopni. Jest duże stężenie siarczków, siarczanów metali, siarkowodoru, metanu, amoniaku. Wiadomo, to są toksyczne związki dla żywych organizmów. pH wynosi 2,8. Jak tam żyć? Jak tam jest życie możliwe? Dzięki czemu jest tam możliwe życie? Dzięki? No to są bakterie chemosyntezy, ale jak tam może przetrwać jakiś małż czy jakiś inny organizm? Bo jest tam wiele różnych organizmów. No, dzięki symbiozie. Tam jest symbioza tych różnych organizmów z hemautotrofami. Tam nikt sam nie przetrwa. Te wszystkie organizmy mają wewnątrz hemautotrofy. I tylko symbioza umożliwia rozwój tak różnorodnych organizmów i bogatego życia. To są naprawdę oazy życia. Najbardziej znane z nich to są robaki ryftowe Riftia, ale jest tam wiele form ciągle odkrywanych, bo tam te gatunki są ciągle nowe opisywane i opisywane w szybkim tempie. One żyją w symbiozie z bakteriami chemosyntetycznymi. Tu jest schemat tej wzajemnej współpracy, tej symbiozy. 50% ciała robaków ryftowych
To są bakterie chemosyntetyczne. Połowę ich ciała. No, można by zadać pytanie, człowiek, my żyjemy w bardziej sprzyjających warunkach na powierzchni Ziemi. Czy my też musimy żyć w symbiozie z kimś, żeby tutaj przetrwać? Czy człowiek żyje w symbiozie z kimś innym? Bo nie jest w stanie sam żyć. Mimo, że żyje na powierzchni lądu, gdzie warunki są o wiele lepsze niż w głębinowych źródłach hydrotermalnych. Tak czy nie? Tak, oczywiście tak. Też mamy symbionty. O tych symbiontach za chwilę, ale tutaj przywołajmy to, że człowiek tak samo jest. Posiada symbionty i dzięki tej symbiozie żyje i istnieje. Też tytułem zachęty wyślę Państwu linka do tego filmu, gdzie David Attenborough przybliża to życie właśnie w tych zadziwiających miejscach, źródłach hydrotermalnych. No tak jak wspominałem przed chwilą, nasza egzystencja każdego z nas jest możliwa wyłącznie dzięki tym symbiotycznym organizmom. Jesteśmy skazani na symbiozę, sami nie przetrwamy. Bardzo ciekawie o tym zjawisku symbiozy pisze Lynn Margulis, mikrobiolog amerykański, w książce Symbiotyczna planeta. Polecam Państwu tą książkę. To nie jest książka naukowa, popularna naukowa, świetnie napisana. Wiele wspaniałych przykładów, ciekawostek, no, mnie się osobiście fantastycznie ją czytało. I ona podkreśla znaczenie tego zjawiska dla naszej planety, w życiu naszej planety. Także zachęcam gorąco. Gaia. Gaia, symbioza widziana z kosmosu. Gaia, czyli Ziemia. Zapewne Państwo wiecie, przypominam tutaj, James Lovelock, brytyjski naukowiec, ekolog, geochemik, jest autorem hipotezy Gaii. W 1979 roku napisał książkę Gaia, A New Look at Life on Earth, przetłumaczona w 2003 roku, jest dostępna, gdzie on opisał naszą planetę, biosferę, jako swego rodzaju, w cudzysłowie, superorganizm, który odbiera bodźce, reaguje na nie, ma swego rodzaju narządy. W tych kategoriach on opisał naszą planetę. Cytuję fragment. Biosfera ma zdolność kontrolowania swego środowiska naturalnego, chemicznego i fizycznego. Całość biosfery i atmosfery, organicznej i nieorganicznej materii, tworzy jedność, nierozłączną, harmonijną. Samokontroluje się ona, tak jak organizm zwierzęcy, przez wewnętrzny obieg, zwłaszcza przez obieg siarki i jodu, wydzielanego przez ocean. James Lovelock jest aktywnym ciągle naukowcem, kontrowersyjnym, nie wszyscy uważają, że jest to słuszne, ale jest to bardzo inspirująca teoria, która wiele zmieniła w naszym spojrzeniu na życie. W tym wywiadzie też Państwa zachęcę do zobaczenia. David Suzuki rozmawia właśnie z Jamesem Lovelockiem na ten temat, także zachęcam, żeby posłuchać, a może potem przeczytać tą książkę. Wspomniana już Lynn Margulis w tej książce Symbiotyczna planeta przytacza opinię Greya Hinckleya, jej przyjaciela, naukowca, który mówił, że Gaia to nic innego jak symbioza widziana z przestrzeni kosmicznej. Więc symbioza wydaje się czymś, co przenika nasze życie. No, my jesteśmy symbiontem, wszyscy w jakiś sposób żyją w symbiozie z innymi i w ogóle nasza planeta jest swego rodzaju symbiozą. Lynn Margulis i Sagan w tej książce Mikrokosmos piszą, życie na Ziemi rozwinęło się nie w wyniku walki, ale współpracy. Inne spojrzenie na przyrodę. No jakże piękne, jakże inspirujące. Podstawowe prawo natury. Co jest podstawowym prawem natury? Co na temat ekologia mówi, a na razie ja zadaję Państwu pytanie, co Państwa zdaniem jest podstawowym prawem natury, podstawową regułą życia, tajemnicą, najgłębszą tajemnicą o funkcjonowaniu życia wokół nas. To, co powiemy, ta myśl, no ona jest właśnie podstawą tego sposobu myślenia etycznego, środowiskowego. Z tej wizji wynika pewien system wartości, pewne spojrzenia na przyrodę. Co jest, podchodzę z mikrofonem i proszę o opinię. Jakby Państwo sformułowali tą najgłębszą, podstawową prawdę, regułę życia
na naszej planecie. Nie. Współpraca. Współpraca. Żeby pozwolić żyć innym, tak samo jak mamy prawo do życia też my. Tak, tylko pani mówi o pewnej wskazówce etycznej, która może wynikać z tego prawa, a my mówimy o tym, czy jesteśmy, czy nie, to ta reguła istnieje. Nie? Jakieś pomysły? Ja to pytanie zadaję często różnym ludziom w różnych grupach wiekowych. No, może jeszcze. Może przyroda nie znosi pustki. No. Podejdę do pani. Już może chodzi o prawo równoważności, że każdy jest równy na Ziemi, że każdy ma prawo do życia tak samo jak ja. Tak, no zresztą pani o wskazówce etycznej mówi, która wynikać może z tego prawa, tylko jak ono... Zachowanie bioróżnorodności. No to nie jest tak, nie jest prawo. Ja pytam w różnych grupach wiekowych, wiecie w jakiej grupie wiekowej zawsze mogę liczyć na to, że ktoś powie, czy nawet parę osób powie, właśnie to brzmienie, to prawo. Dzieci, małe dzieci, przedszkolaki. One to, jak ich naprowadzę, to powiedzą, one to czują, jak ta przyroda działa. To jest tym podstawowym mechanizmem. A im starsi jesteśmy, tym gorzej. Pani była bardzo blisko, mówiąc o tej współpracy. Ja się tutaj posługuję sformułowaniem Barry Commonera, to biolog amerykański, w 80 roku nawet kandydował na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jego wielką zasługą jest popularyzacja tych praw natury, ekologicznych w społeczeństwie amerykańskim. One zostały opisane w tych książkach, tłumaczenie na język polski z 74 roku, zamykający się krąg. Każda rzecz jest powiązana z wszystkimi innymi rzeczami. Wszystko jest ze wszystkim powiązane. To jest najgłębsza prawda o świecie wokół nas. Że wszystko jest ze wszystkim powiązane. Najgłębsza myśl i najważniejsza w tym myśleniu takim środowiskowym, ekologicznym o świecie. Że wszystko jest ze wszystkim powiązane. Często przyrównuje się przyrodę do sieci pajęczej. W sieci pajęczej nie ma nitek mniej i bardziej ważnych. Wszystkie nitki są tak samo ważne. Jakąkolwiek nitkę dotknę, efekt jest ten sam. Tak samo w przyrodzie. Każdy gatunek jest ważny i powiązany wszystkimi pozostałymi. Naruszenie jakiegokolwiek gatunku no, czyni jakąś szkodę, bo ten ekosystem ulega zachwianiu. Z punktu widzenia ekologii no, nie ma mniej i bardziej ważnych gatunków. Każdy, pasożyt, drapieżnik, bakteria chorobotwórcza jest ważna, jest potrzebna. Louis Thomas mówi, nie ma istot prawdziwie samotnych. Wszystkie stworzenia są w pewnym sensie związane z całą resztą i od niej zależne. Zobaczcie, jaka to jest optymistyczna i radosna wizja świata wokół nas. Ja, ty, nie jesteśmy samotni. Wszystko wokół nas jest naszym przyjacielem. Te grzyby, te owady, te drzewa, te drzewnice są naszymi przyjaciółmi. Jakby ich nie było, one by swoje role nie spełniały, nasza egzystencja jest niemożliwa. Nikt nam nie zagraża na dobrą sprawę. Ta bakteria chorobotwórcza? No przecież sobie z nią jakoś tam radzimy. A gdyby jej nie było, nasz układ odpornościowy by nie ćwiczył, no to jesteśmy potem skazani, układ nie pracuje i choroba i śmierć. One muszą być. Są niezbędne. Są nasi przyjaciele. Tak już pani trochę kocha te grzyby, te bakterie, te pszczoły. Nawet te chorobotwórcze organizmy. No przecież są to nasi przyjaciele. Nie jesteśmy samotni. Żyjemy w takim świecie przyjaznym. On nic nam nie zagraża na tę sprawę. Oczywiście patrzymy trochę szeroko, nie? No nie patrzymy tak bardzo wąsko. No ale zdajemy sobie sprawę, że te wszystkie formy życia są potrzebne i są gwarantem naszej egzystencji. Nie? Ta etyka ekologiczna, czy filozofie środowiskowe dają taką, no bardzo czerpią inspirację z ekologii, radosną wizję świata, jako wielkiej całości, wspólnoty i tak dalej. Aldous Huxley,
zapytany kiedyś, w jaki sposób edukować dzieci, to powiedział: nigdy nie pozwalajcie dzieciom wyobrażać sobie, że cokolwiek istnieje jako osobne. Dołóżcie starań, aby od samego początku było dla nich oczywistym, że całe życie jest zależnością. Pokaż im zależności w lasach, na polach, w stawach, strumieniach, wiosce i kraju wokół nich. To jest najważniejsza rzecz, jaką się powinno edukować dzieci w szkole. Że wszystko jest zależnością. Tego panią edukowano w szkole? To był najważniejsza rzecz? Na pewno edukowano, aczkolwiek nie wydaje mi się, żeby to jakoś, jako najważniejszą właśnie wiadomość przekazywano. Też tak podejrzewam, że o tym się jakby zapomina. No. Pozostałe prawa jeszcze rzućmy okiem na inne prawa, jak Commoner je skomentował. Drugie prawo, każda rzecz musi się gdzieś podziać. Cokolwiek powstaje w przyrodzie i jest komuś potrzebne, ma się gdzie podziać. Przyroda nie stwarza rzeczy niepotrzebnych, jest na swój sposób rozumna. No niestety, Commoner wspomina, my zresztą wiemy doskonale, jest jeden gatunek na tej planecie, który nie jest rozumny, mimo że sobie taką nazwę nadał, i stwarza rzeczy niepotrzebne, które nie mają się gdzie podziać. Prawda? Ten długopis plastikowy, on się nie ma gdzie podziać. No nie ma organizmu, nie ma grzyba, nie ma bakterii, która by to umiała rozłożyć. To będzie trwało setki lat. Czy nie dałoby się, czy nasz rozum by nam nie pozwolił na stworzenie długopisu, który po zużyciu umie się rozłożyć? Jest to możliwe? No jest możliwe. Już są na szczęście takie długopisy, ale w mniejszości. Ale jest to możliwe. No można robić rzeczy potrzebne nam do życia w taki sposób, że po wyrzuceniu albo one powtórnie je wykorzystamy, albo one się rozłożą po prostu. Będą się miały gdzie podziać. Problem odpadów, śmieci doskonale znamy, wiemy, jak to wygląda na naszym globie. Trzecie prawo, przyroda wie najlepiej. Przyroda wie najlepiej. Układy naturalne, las, jezioro, rzeka, powstają w naturalnym procesie i ten układ jest optymalny. No nie da się poprawić lasu. Nie da się poprawić Puszczy Białowieskiej. Mimo że są ludzie, którzy uważają i chcieliby tam ingerować, bo uważają, że wiedzą, co jest lepsze dla przyrody. No ale to jest niemożliwe. Przyroda, las, inny ekosystem kształtuje się w długim procesie ewolucji. No ten układ jest optymalny, on jest taki, jak ma być, nie? Oczywiście nie mówimy o układach nienaturalnych, no bo one są zaburzone i tam nasza wiedza nam może pomóc w jakiś sposób je ukształtować, przywrócić do stanu równowagi na powrót, ale w ekosystemach naturalnych nie, no. Przyroda jest tutaj, powinna być dla nas wzorcem, a nie powinniśmy ponad nią stawiać, uważać, że wiemy, że to jest lepsze. Takie próby były i wiemy, jakie są tego konsekwencje, nie? Łącznie z zawracaniem rzek, które się dokonywały i dokonują. I wiemy, że skutek jest zawsze katastrofalny. No i jeszcze czwarte prawo. Nie istnieje coś takiego jak obiad za darmo. To takie jest amerykańskie powiedzenie. No wszyscy wiemy, że nie ma czegoś takiego jak obiad za darmo. Natomiast nam, ludzkości, się wydaje, jakby to było możliwe. Znaczy my bierzemy od przyrody, nic nie dajemy w zamian. Bierzemy więcej, niż ona jest w stanie nam zaofiarować. Kiedyś może będzie okazja powiedzieć o koncepcji śladu ekologicznego. Według wyliczeń tej metody ludzkość dzisiaj zużywa o 50% więcej mocy produkcyjnej biosfery, niż ona każdego roku odtwarza. My więcej bierzemy, niż się odtwarza, czyli zasoby bogactw naturalnych się kurczą każdego roku. No pamiętaj, człowieku, że nie ma czegoś takiego jak obiad za darmo i to po prostu taka działalność jest możliwa tylko na krótką metę. Kończąc tą część, chciałem się taką refleksją podzielić. Roberta Badena Powella, to ten twórca skautingu. Ona jest nasza Ziemia. Zdamy sobie z tego sprawę wcześniej czy później, lecz nie można od tego uciec. Jeżeli nie nauczymy się żyć w harmonii z łańcuchami pokarmowymi, z ekosystemami, stopniowo stracą one równowagę i wtedy umrzemy. Wszystko jest cyklem, kołem i my jesteśmy w nim. Nie możemy uciec.